Dobra, to ja jestem z powrotem. Nawet nie zapauzowałem gierki i tutaj myślę, że... A, za dużo chyba się nie wydarzyło, no po prostu trochę głodno działy się zrobiły. No ale dobra. A ten co? Nie ma go. Muszę tylko jeść. Dobra, niech idzie. Dobra, co teraz robimy? Co teraz robimy? Nie wiem. Wow, mam aż 46 rekrutów. 46. No dobra. GG będzie za chwilkę. Tyle łuczników. Kto to widział? Dobra, możemy już iść po zwycięstwo. Ja nie wiem, ile ta misja mi zajęła. Pewnie troszkę. O! O to mi mniej więcej chodziło, to znaczy, żeby on do mnie przyszedł, a żebym ja się nie bił pod... Ale nie. Tutaj trochę brzydko wyszło, że mi coś z boku tymi konikami zaszedł. No ale dobra. Wbijam do samego miasta, bo tutaj on mi będzie przynosił cały czas te... do wież obronnych jakieś głupie kamienie. A ja tego bardzo bym nie chciał. Dobra, wbijamy tam. Kurza mnie. Tutaj muszę go, jego spichlerz tutaj zaatakować będzie z głowy. Już nie są fajnie do niszczenia wież obronnych, mi się wydaje. Znaczy tak szybko jakoś to idzie. Być może to też ma mało życia ta wieża, ale... Nieważne. Budynki militarne, dobra. Bo ja się zagapię znowu. A tu trzeba konkrety. Czyli tylko te całe warsztaty i warownie. A reszta powinna być już zostawiona. O, kamienie nawet się wyczerpały. To ile tych kamieni tutaj mam? O, mało. Myślę, że troszkę więcej. Pewnie nawet nie dojdę do tej wieży. Znaczy z tego zamku, bo mnie wybije wszystko. A, nie, chyba nas zniszczy ją. I to będzie wszystko, tak więc... Wow. No naprawdę? Jeszcze mnie wyspycha ta wieża. Tutaj było je dosyć sporo. Ciężko byłoby tutaj na przykład walczyć i atakować to miejsce. No, szybko, szybko. To co jeszcze zniszczyć muszę? Przypuszczam, że stajnie, ale nie jestem pewien. Bo tutaj już nic... A, dobra, 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 dobra. Mój fail. I została malutka warownia, której ciężko zauważyć. A ja niszczę sobie tutaj tę stajnię. Ciekawe po co. O, koniki już pobiegną. Też nie, może nie zniszczą tą stajnię, bo kto wie, może jednak ją trzeba zniszczyć. A, może. Za chwilę się okaże, bo w końcu to budynek militarny, no dokładnie. Zwycięstwo, statystyki końcowe, wow, mieliśmy bardzo dużą armię, pierwszy raz większą od przeciwnika, no i dziwna, że żeśmy wygrali, no nie? Ale dużo straciliśmy tych jednostek. Szczególnie tych żołdaków na początku poświęciliśmy około 50, więc... No tutaj nic dziwnego. Do mieszkańców, no to miasto było nasze duże. A surowców najwięcej, chyba kamyka. Nie wiem, czy to drewno przebiło kamyk. No mniej więcej na równi, około 1000. No, to tyle. Przechodzimy sobie dalej. Po przytłaczających sukcesach w walce przeciwko rebeliantom trzeba się liczyć z masowym odwetem. Trzeba przygotować ludzi do ciężkiej walki i zapobiec zniszczeniu wiosek przez wroga. Nieprzyjemna misja. Tak, panie! Na rozkaz! Chociażby do tego, że kiedyś miałem z nią wielkie problemy. Nie widzisz czemu. Tutaj nie możemy dopuścić do zniszczenia ważnych tam miejsc i czym prędzej musimy obronić te budynki niektóre. Sobie tutaj wbijamy na górę.
Tutaj tych toporników trzeba jakieś zająć. A resztę to nie wiem. Ale tych jednostek mamy sporo, więc... Szczególnie musimy jakoś zająć koniecznie tych całych łuczników, bo oni tutaj nam niszczą, jak widać, warownię. Ale tego, znaczy ten, spichlerz, a my tego koniecznie, bardzo nie chcemy. Ja będę tutaj szturmował wręcz to miejsce, bo jak padną te dwa budynki, to jest po nas. No i też chyba jakoś szybciej po prostu rozegrać, bo przegraliśmy. I tego już nic nie zatrzyma. Chyba, że jakoś zdążymy, ale no właśnie, no porażka. No ciekawe, czy ta próba wyjdzie. Jestem bardzo tym zaciekawiony. Bo tym razem ten bilans nie jest zły. Jeśli to nie wyjdzie, to po prostu będę wkurzony. Bo to powinno wyjść tym razem. Aż się muzyka wyłączyła z tego wszystkiego. No, dawać. Teraz jest jedyna nasza szansa na to, aby ta cała głupia misja się udała. Czy jesteśmy dosyć szybko. Dotarliśmy do niego, do tego wroga naszego. No, nie powiem, kurde, wkurza mnie taka misja, bo wszystko jest na czas, koniecznie, bo jeśli nam zniszczą tą głupią szkołę, to jest koniec. Nie wyszło to zbyt profesjonalnie, bo kilka podejść było, ale dobra. Statystyki końcowe jak gdzieś są. No ta armia wroga była dosyć duża i warto podkreślić to, że my nie mieliśmy łuczników, a oni mieli. To była ogromna przewaga dla nich. I aż dziw, że z takim bilansem wygraliśmy, no. Ale w końcu się udało. Niestety, trzeba tak kilka prób. Nowe bazy. Do tego nie wolno dopuścić. Trzeba interweniować tak szybko, jak to możliwe. Póki wróg nie zdoła odpocząć. Należy też szukać w pobliżu surowców, ponieważ zapasy żelaza niemalże się skończyły. Czy to była ta nieprzyjemna misja? Znaczy... Na tym muszę powiedzieć, że ja tej misji nie za bardzo kojarzę. Niestety. Aha. Tylko ja nie wiem, jak duże te oddziały nadciągną tam. I dlatego, no... Trzeba coś wysłać, ale nie jest wszystko. Bo się boję, że ten spichlerz też zostanie zaatakowany na zapadzie. Tylko ja tutaj chcę się sobie odsłonić jakieś, no, pole. Mam nadzieję, że ja tutaj nie zostanę zniszczony. Już na start. Tak, się. Tak, pak. Drogę! Załatwi ci! Jak to wygląda? Dobra, chyba nie było źle. Kolejne oddziały. Już gorzej i to... Takie mocniejsze by się wydawało. W takim razie ustawimy to może tak jakoś. Tak, panie. Robi się. No, trzeba tutaj szybko pokonać, bo już nisy to już nie są żarty. I one robią zamieszanie. Wow! A to dziad jeden. Ale mi załatwił. Czyli tutaj do obrony też muszę coś zostawić. Ale niestety za chwilę wracam. Dobra, jestem z powrotem. Ach, takie usilenie, ja to tego nie lubię po prostu.
I widzę, że jest bardzo na szybko trzeba wbijać na te wojska. Bo ja nie za bardzo tak lubię. Zmączyć się drogę! Tak, panie! Coś tutaj trzeba zostawić. Tutaj ustawić. Lecieć jakoś tak, no po prostu trzeba tutaj sobie radzić jakoś. Bo widzę, że tutaj mi atakują, ten spichlerz koniecznie chcą zniszczyć. Rzeczywiście trzeba go bronić. Potem już wysyłam jakieś wojska na obronę. No, nawet szybko poszło, bo te koniki jakieś takie dziwnie wyglądające, to one są takie dosyć słabe. Nie wiem, jak oni się tam nazywają. Bo oni są rekrutowani z takiego dziwnego budynku. Więc mi tak ciężko to nazwać. Nie wiem, jak on tam... Nie używałem go za bardzo nigdy. Wow! Dużo surowców. Tylko, że jak tutaj się podłączyć? To jest pytanie. Rozkaz! Na rozkaz! Rozkaz! No, ale tutaj się rozejrzę. Wiem, że gdzieś tutaj na południowym wschodzie jest wróg. Drogę! Nie wiem, czy to jest jakieś dojście. Nie, tutaj już nie ma. Ale gdzieś tutaj jest. Się może wycofam jeden do siebie, bo chyba już ataku żadnego nie będzie. Przynajmniej ja przypuszczam tak. No i może zaczniemy. Gdzie ja nawet tutaj nie wiem, gdzie ja mam kamyk. A kamyk jest ważny. Dobra, ja się poczekam. Niech mi uczniowie tutaj przyjdą, bo nie wiem, czy tutaj mam czegoś szukać. Wow. Ej, w sumie to można łatwo pokonać. Czekajcie, zapiszę sobie. Kuszyńcy zrobią takie szaleństwo. Dobra. To aż takie by głupie nie było, ale nie wiem, czemu one tutaj stoją, te oddziały. Nie wiem, czy tutaj jeszcze nie mógłbym czegoś tak jakby, no, zrobić w sprawie tego... W sprawie tej walki, ale dobra, chyba z tymi wojskami, znaczy się. W sprawie tej walki, Boże, jakie ja czasem pierdoły gadam na tym nagraniu. I tak... Czasami coś piszecie, a ja coś tam powiedziałem, że zamiast wschód, zachód, ale naprawdę to są czasami takie pierdoły się gada na nagraniu po prostu. Ja czasami nie myślę po prostu co mówię, znaczy staram się coś mówić, a tutaj o nie wychodzi, no nie. O. Dobra, to są jakieś oddziały, jakiś wróg, który się buduje. Tutaj jest kamyk. Tutaj jest złoto. Jakieś malutkie surowce. Dobra, warto wiedzieć. Tak, panie! Ja natomiast nie będę tutaj, no jakby się opierniczał. Tutaj widzę, że jakiś silniejszy wróg jest. I postaram się momentalnie, no coś tutaj... Wow. Ale wysypali. Do mnie kulek. Wiedziałem, że tutaj będzie ten zielony, ale nie wiedziałem, w którym miejscu. Dobra, to jest kolejne. Jakoś chyba to jest przejście do niego. Ale pilnowane. Pilnowane. Ale trzeba można tak korzystać, bo tam nie ma wież obronnych. Co jest ważne. Dobra, zacznijmy od najsłabszego ogniwa. To jest tutaj. On nie ma z dużych wojsk, więc po prostu sobie na niego pójdziemy. Tak trochę... Spichlerz jest tak w sumie z dupy, bo... Jest na środku mapy i z każdej strony może przyjść wróg. Trzeba będzie bardzo się tutaj, no, bronić, no. Nie ma co. No dobra, gdzie są ucznicy moi? A, tutaj idą. Oni są tacy wolni. Na rozkaz. O, naprawdę mogę tak wbić sobie? Słabo. Słabo z ich strony, jak po prostu... No niestety, oni sobie tutaj nie pożyją. Znaczy, źle. Straciłbym moich tych... łuczników, a tego bym nie chciał. Bijemy sobie tak. No, szybko pokonamy go. I będzie spokój. Tak,
i ma coś sobie, wiesz, dawać foru naszemu wrogowi. Tylko po prostu trzeba go zniszczyć, no. Ja tutaj widzę, że on ma jakieś takie trochę bardziej rozbudowane tutaj to miasto. Jakieś wieże obronne już ma. To przecież nie jest naturalne. Dobra. Tylko tak, trzeba się wziąć za miasto nasze, bo ono jest tak jakby pisał, nic się nie dzieje z nim. Tutaj chyba nie będę jakoś za bardzo tych leśniczówek stawiał, bo w tej misji aż tak chyba ich nie będę potrzebował, o ile się pod co łączy do tego skiterza. No i tutaj chciałbym zniszczyć ten te wieże, bo one tej bronią warowni. To nie jest głupie. Ale że tutaj ta rozbudowa jest taka podstawowa, to znaczy ten przeciwnik buduje te chyba tylko leśniczówki i te tartaki jak zwykle. Niestety on nie jest zbyt inteligentny. Już coś jest głodnego, no dobra. Niech oni tutaj przyjdą z tym żarciem. My tutaj jakoś więcej dorekrutujemy tych woj... tych... pomocników. Ile mamy złota? 85. To dużo, dużo, dużo. Spokojnie damy radę sobie tutaj. W sumie to trzeba się wycofać tymi oddziałami. Bo jak widzę, że one są takie głodne, to już lepiej je dożywić jakoś. Ja sobie po prostu zniszczę tą... ten spichlerz. I chyba będzie wszystko... tak jak będą już skończone. Chyba oni tego spichlerza nie odbudują. Albo i może. To jest spichlerz, tak. Więc tutaj jednak trzeba o wszystko się postarać, żeby nie zostało nic odbudowane. A oni nawet nie mają kamieniołomów, żeby to zrobić. Więc też się nie ma czym przejmować znowu. Dobra. Powstały te nasze leśniczówki, to nie będą. Tutaj trochę będzie za wąska droga, ale nie będzie i tak, jak jest. No, trochę wąsów już jest. Leśniczy są. Nie zostało już dużo. I tak, chyba mógłbym teraz podbić jeszcze. Znaczy tak, na pewno mógłbym zniszczyć te wojska. To wystarczyłoby wbić tak wprost do niego konikami i reszta to powinna paść. Są to sporo oddziałów kuszników, które warto byłoby pokonać. Dajmy sobie tam pójdę chyba. No, próbujemy, bo my wojska na start mamy duże. Trzeba je jakoś wykorzystać. Te ataki wroga nie były jakoś, no, wyrafinowane. W sensie, że silne, więc... tutaj będę chciał coś z tym zrobić i wykorzystać te oddziały, które mi zostały. Moje te drogi są takie krzywe, no. Po prostu smutek bierze. Stawiam od razu kopalnię od cipa, nie wiem czemu, ale dobra. Tutaj myślę, że mam jakieś poletka. To jest dobry teren do tego. Może z 6 powinna wystarczyć. No i tutaj coś jeszcze zostawić. Potem się pomyśli. Póki co mamy już teraz zaplanowaną pracę dla tych moich chłopów, czy budowniczych i pomocników, więc będę mógł się zająć no. Tak, panie. Atakiem. Drogę! Wreszcie. Robi się tak! Drogę! Źle. Na rozkaz, tak jest! Słucham, naprzód! Ciekawe, nie wiem, no. Chyba wbijam po prostu za stąd. Tak? Tak? I lecimy na Szczecin. Tak, panie! Lecimy na Szczecin. No i tutaj się odzywają te oddziały inne. Znaczy pozostałe. I z tego chyba względu nie warto atakować. Znaczy... my powinniśmy chyba dać radę na tym oddziału, nie wiem.
drugiej strony, no i nie jestem pewien też. Tak, pan. Na rozkaz, rozkaz. No jakby się postarać. Dałoby radę, znaczy... Na rozkaz, rozkaz. Chodzi chyba szczególnie o to, żeby... Na rozkaz. Pokonać sprawnie... Tak, wozu. ...tych puszników. Tak, panie. A reszta powinna być już z góry. Na rozkaz. Więc bijemy na nich. Szybciutko. Tak jest. W sumie żaden konik nie padnie od tego czasu. To już jest sukcesem, to będzie dobrze. Trochę lepiej, ale... Ten bilans tutaj i tak chyba słabo wyszedł. Chociaż niekoniecznie. Ja bym nazwał, że jest całkiem ładnie. Słucham. Do usług. Tak jest, tak jest.